Siema, hejos. Dzisiaj jedziemy z Tomkiem przejechać się w stronę Poznania. Pojeździć trochę Tomek quadem, ja na ścigaczu. Zanim wyjedziemy, to wziąłem ze sobą strzykawkę. Szarpło? Tylko nie mów, że będę pchał CBR-kę teraz jeszcze. Żeby odpowietrzyć u Tomka w cebuli hamulce. Mam nadzieję, że płyn hamulcowy ma. Mi tak się akurat przydarzyło, że 3 opakowania mam. Nie wiem, jak to się stało. Założyłem sobie tutaj siatkę na bak, żeby plecak mocować, żeby już nie trzymać go na plecach, bo to jest bardzo męczące, taki plecak na, wiadomo, tam do 100 km to można sobie pojechać. A czemu go zgasiłeś? Ja mam go znowu pchać? Mam go znowu pchać? Ale tak jak my takie wyprawy robimy po 400-500 km, to czuć ten plecak. U nas trochę dzisiaj popadało. W ogóle tak co jakiś czas coś pokapuje. Szkoda, że Tomek nie ma interkomu, to by fajnie można było pogadać. Może go namówię na taki sam interkom, żeby kupił. No i Tomkowi dam się golnąć ścigaczem, pojedziemy na taką ulicę, gdzie samochody nie jeżdżą i będzie mógł sobie pojeździć. W ogóle ekipa stęskniona za jazdą. Patryk wraca teraz w piątek. Coś trzeba wymyśleć, jakiś trip. Cebula to jest cebula, ona lubi być pchana. No od razu lepiej bez tego plecaka. Wiecie co, powiem wam, że te szelki, to wszystko, to głową nie szło obracać normalnie. Tak jak mówię, no na krótkie odległości jakieś taki plecak, no to można na plecach wozić, ale co prawda te moje gumki to są już stare, one tak nie trzymają. Będę musiał kupić sobie jakieś nowe, ale na razie mogą być te. O dobra, to sobie przymknę, od razu domknę kask. No i kapcia bym musiał w tym tygodniu wymienić. Może mi się uda zdążyć. No i co, na sobotę coś planujemy, coś fajnego. Ale co, to nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie pojedziemy. Będę musiał do Patryka zadzwonić i zapytać, co on kombinuje, co on myśli, gdzie by chciał pojechać. No ja się dostosuję. Bo tak to inicjatywa była po mojej stronie, a zobaczymy, co ekipa wymyśli. O, jest Tomek. Jest, majster szef odpalił. Hamulce chodzi odpowietrzać. Tam w żywiole. Siema. I co? Nie odpalę. Odpala? Nie odpala. Od kabli? Pierwszego zaciągu kabla odpala. Pierwszego zaciągu. Słuchaj, odpowietrzamy u ciebie hamulce. Ja na razie kamerę wyłączę. Hamulce? Elegancko, nie? Odpowietrzone, to dobrze. Dobra strzykawka. To jedziemy teraz. Tomek będzie śmigał na ścigaczu. Jedziemy na miejscówkę. Z Blekiem sobie postanowiliśmy trochę pojeździć. Lecimy się przejechać kawałek. Może da się kopnąć swoją bestią. Zobaczymy. Thank you.
świeci. Nie świeci cała. Słuchaj, a na tamtą drogę możemy tam wjechać? No tam, gdzie jest ten jedno, zakaz wjazdu. Znaczy nie zakaz, ale w jedną stronę. Jesteś ślepa, no? No pewnie. No to tam wjedziemy i tam będziesz mógł się golnąć. To co, będę cię pchał? Nie odpali? W ogóle nie kręci. Ale. Ty, no to co mu jest? Coś nie halo. Łojeny. A czemu ty akumulatora nie kupisz nowego? Wiesz, tu mam nowy akumulator. No to daj go na reklamację. A nie, akumulatorów nie przyjmują. No przecież on tyle co jeździł i powinien się podładować. To co, mam cię pchać? Chyba go zapchnę. No to poczekaj, to chwila, bo wody się napije i zapcham. Muszę pchać Tomka teraz. Jestem ciekawy, co jeszcze Tomek wywinie dzisiaj. Leci, no tak. Tak? Tak. No to dawaj. O ja. Ale poszedł. Jesteśmy w domu. Nie wiem, może faktycznie nie ma tego ładowania. Ale po żwirowni to już potem odpalał mu. To nie wiem. Może raz się włącza, raz nie. Ojejny. Jedziemy. Nie śpimy. Teraz się popisuje, no. Gasić, nie gasić, oto jest pytanie. Zgasiłem, nie odpaliłem. A co tam? Gasz.
A czemu go zgasiłeś? Ja mam go znowu pchać? Mam go znowu pchać? Gaznę się. Jedynka na dół. A, bo on ma tu. O Jezu. Ja tu nie widzę ka... Tu jest ta dźwignia. O, tu jest dobra miejscówka na nawrotkę. O, jest luz, dobra. Przyłóż mu trochę. Ale spodobała się Tomkowi jazda po szosie ścigaczem zwłaszcza. No nie wiem, jaki motocykl kupi. Kurde, no zmartwił mnie trochę, że muszę go pchać znowu, no. Jest luz? Coś się popsuło. A, je, dobra, ale jestem gamuń. Ty, ja mu naprawdę coś popsuło. To co, nawrócić nie może? Ty, deszcz zaczyna padać. Nie no, jedzie. Chyba nie będzie krzyczał. Nie mogę luzu znaleźć. Kurde. O, światło dobre ma. Dobre, no z daleka dobre. Nie jest źle. Ściga powinno być widać. Nikt mi nie powie. Czyli jak kierowca siedzi tutaj, chodzi mi o w ciągu dnia, nie? Czy jestem widoczny? Ja jestem widoczny. Soczewka dobrze, dobrze daje. Powolutku. Muszę rozpracować dobrze tą skrzynię i będzie wszystko gitara. Tu już jest wszystko dobrze. Ale tu jest niedobrze coś. Pyrkole. O kurde. A co tu się stało? Gdzie tu się to odpala? O, cię coś odjebało. O ty psujo. Co żeś tam narobił? Teraz wyjdzie na to, że skrzynia do bani jest. Tylko nie mówcie, że będę pchał cebrę. O Jezu. No tu. Sygnał jest, dobra. No jest na neutralnym. Ze sprzęgłem w hamulce? Nie chcę! Co popsułeś? Nie chcę odpalić. Ale się. Ale jest spokojny. Bo coś szarpło. Szarpło?
To nie mów, że będę pchał co do CBR-u. I deszcz pada, nie? Ale ja mam linkę. Co masz? Pas mam, jak w razie to. Co masz? Zaciągniemy. Linkę mam. No mam. Bo ja wodzę, bo to nie często trzeba ściągać. Majster szef, paliwa nie ma. A kto kierowcą był? Ale nie kapie, nie, chyba nie, no nigdzie nie kapało. Pierdolę, jeszcze pada, nie? I tak. A to spuścimy. Co? Spuścimy. Co puścimy? Spuścimy paliwo. Skąd? Z cebuli, jak jest te, mamy wężyk. Masz paliwo? Ja mam pełno. Kuba mi chyba zalał. Ja mam pełno, bo cebula źre dużo. Jak odpalił Firebird. Halo typu. Mam nadzieję, że to... No wężyk mamy, nie? No ja, no mam wężyk. No. Tylko, że będzie słabo, bo to będzie... Butelkę trzeba wziąć. Bo to będzie słabo, bo... O, cię szczur! Ja cię nie mogę, jeszcze tak, tak daleko musiała zgasnąć. Ładnie! Jeden pierun. Akurat taka sama wysokość. Już nie mam siły. Nie mam dużo. Dużo masz? Jak znalazłem. Czy ja mam szczęście? O, ale ma! Będzie gitas. Trochę z płynem hamulcowym to nic. Nie no, tu się przepuka. Hej, powiedz, czy jak ja z tobą wyjadę, zawsze musimy mieć jakieś przygody? Dobra? Kuźwa, się napiłem. Niedobry. Twój. Ale lepiej benzyną mi w roku. Leci coś? Nie. Jeszcze raz. Weź go wyżej tam. O, jeszcze wytrzymaj, trzymaj ten wężyk tam. Teraz leci. Ła Jezu. Twój. Leci, ale tu. O Jezu. Dobra. Ale szczypie to paliwo. Fuj. Bo to 98. O Jezu, i dlatego. Wodę. Przepuka. Le, teraz ty już przestało, teraz ty ciągaj. Już dużo naleciało. O ja. Fuj. Mam 70. Mam 70. Tak będzie szybciej. Dolewaj. Tak będzie szybciej, a nie tam. Ten wężykowanie. Nie, z wężykiem dupa jest. To ile mi tu nalejesz? Ze 2 litry, Tomek. Tu mamy stację niedaleko, dobra, idę. Tak? Tak, tylko tu trzeba jechać. Muszę zasłaniać, bo deszcz pada. No teraz to mnie wyrwie na koło po 98. Dobra, my sobie dokończymy tą operację. Wiesz co, dawaj tu mi 6 strzykawek i starczy. Dobra. Jestem już z powrotem po operacji. Mleko jeszcze nie próbował, ale najgorsze, że cebula nie chce odpalić. Popadało. Ale za to mam niezbędnik, który zawsze mi pomoże. Lineczka. Nie, no ja ci już zapcham. Muszę pomyśleć, gdzie ją doczepić. Do czego? Do fajerki. Nie, no co ty fajerkę, jak za ten nie dotyczy. Gdzie ona jest twarda? Panikuje, damy radę. No, lecimy z zapychankiem. Hi, hi. O, bo odpaliło. Jest ślisko. Bo popadało. Zobaczymy. Idę z tamtej strony. Odpali od pierwszego zaciągu linki. No to lecimy.
to jest cebula, ona lubi być pchana. Tu jest jej akumulator niepotrzebny. Ona woli być zapchana. Akumulator niepotrzebny. Dwa dobre konie i zapchają. Odpaliła nadzieja. Ale w leku podszedł spokojnie do tematu. Paliwa za mało. Dwujasem jakoś pojadę. Trójasem. Idę jeszcze po mokrym, no. Żalni sklepowej, tylko na moto. A ta opona jest tak stara, że ona pali gumę na wszystkim, nie? Cały czas na nim uślizgi miałem. Może jako nowa to ok. Mówię o tej oponie, którą mam teraz założoną na mecelerze.
Tomek, jedź. A tak jak widzieliście, to mi się podoba jazda ścigaczem, tą równowagę fajnie trzyma. No jeszcze nie odkręca, ale pomału przyjdzie taki moment, że pojeździ sobie tak normalnie. A ja wiem, on się boi uślizgu na tej oponie. No i Tomek musi coś zrobić z tym kładem, żeby mu odpalał, nie wiem co tam. Pieniądz musi przyjechać, mu zobaczyć to ładowanie. Dobrze, że tą szczykawkę mieliśmy. Jakby sam węży tylko był, to... Zimno? Mi idzie plutko, elegancko. Jedziemy, majster!